Kaźmierczak do Jusupowa. Jusupow niedokładnie do Kaźmierczaka. Sędzielniowy sygnalizuje, że piłka opuściła boisko. No a arbiter główny z małym opóźnieniem, ale użył gwizdka z autu. Grę wznawiają Pleszewianie, a dokładniej Robert Wieczorek. Laskowski. No, wygarnął mu tam piłkę Kaźmierczak. Okazja dla Kaliszan, jednak poradził sobie za łatwo Janczak ze Stawińskim. No jak na razie widowisko nas nie oszołomiło. Spodziewaliśmy się z pewnością nieco lepszego spotkania. No ale wiedzą Państwo, to dopiero, że tak powiem, początek spotkania, niecałe pół godziny gry za nami. Miejmy nadzieję, że piłkarze obu drużyn się jeszcze rozkręcą, a my będziemy oglądać naprawdę bardzo, bardzo dobre spotkanie. Stal Pleszew, Kalisja Kalisz, jak na razie 0-0. No i na chwilę obecną mogę Państwu zagwarantować rzuty karne. Jedno, no, co na chwilę obecną obiecać mogę, to to, iż bramki na pewno zobaczymy. Sobczak, Błażej Ciesielski, Łukasz Wiącek. Prostopadłe podanie w kierunku Macieja Stawińskiego, jednak niedokładnie. No i po raz kolejny te prostopadłe piłki nie dochodzą zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Czy to dalekie podania na napastników Stali Pleszew, czy też na napastników, Kalisji. Te piłki nie są dokładne, no i na ogół lądują właśnie w rękawicach albo Marcina Ludwikowskiego, albo Tobiasza Wojcieszaka. Wojnacki teraz za dużo się zabawił i stracił piłkę na rzecz Kaliszan, jednak. A Kaliszanie jednak utrzymują się przy piłce. Teraz dobra okazja. Maciej Stawiński, będzie bramka! Niestety nie, piłka odbija się od słupka. I nadal 0-0, a była to najgroźniejsza okazja dla Kaliszan. Stawiński trzyma się za głowę, sam nie wie, jak to nie wpadło. A nie oszukujmy się, Kalisja w tym momencie już powinna prowadzić 1-0. No i jeden błąd w środku pola Konrada Chojnackiego. Ofiarna walka Kaniewskiego, no i tylko naprawdę spore szczęście uratowało w tym momencie Pleszewian przed utratą pierwszej bramki. Ciesielski, Tywoniuk, tym razem Mariusz Niedbała przy piłce, Łukasz Wiącek. Prostopadłe podanie właśnie w stronę Ciesielskiego, no pobudzili się trochę Kaliszanie tą akcją. Zaworski sprytnie obija piłkę od Ciesielskiego i aut dla piłkarzy żółtej łodzi podwodnej. Jeśli chodzi o piłkarzy Kalisji, no to Kaliszanie w drodze do tego finału najpierw pokonali Koronę Pogoń Stawiszyn 4-1. Później uporali się z Centrum Ostrów, zwyciężając 2-0. W półfinale, tak jak już wcześniej mówiłem, 3-0. Kaliszanie pokonali Płomyk Koźminiec, teraz na pozycji spalonej Konrad Chojnacki. Na finale mierzą się z Toszewską Stalą, natomiast Stal Pleszew w drodze do tego finału pokonała najpierw drużynę Ostrowi Ostrów Wielkopolski, później natomiast Białego Orła Koźmin. W półfinale dopiero po rzutach karnych Pleszewianie uporali się z KKS-em 1925 Włókniarz Kalisz, czy jak to woli, KKS Włókniarz 1925 Kalisz. No i w finale mierzą się z Kalisją Kalisz. Jak na razie spotkanie nas nie zachwyca, chociaż to Kaliszanie powinni prowadzić 1-0. Powinni jednak, Maciej Stawiński, a raczej piłka po jego uderzeniu odbiła się tylko od słupka bramki strzeżonej przez Tobiasza Wojcieszaka. Wracając do tego, co jeszcze przed Państwem, pierwszą połowę obejrzą Państwo praktycznie całą drugą połowę. Niestety będzie to tylko skrót z tego miejsca, iż brakło nam miejsca na płytach. Niestety, no, portal się cały czas rozwija. Miejmy nadzieję, iż to ostatnia nasza taka wpadka.
przy piłce Łukasz Wiącek, Mateusz Tywoniuk. Prostopadłe podanie w kierunku Dawida Kanieckiego. Kaniewski jednak, a raczej jego dośrodkowanie zablokowane. I grę z autu wznawia Tywoniuk. Tywoniuk. Bardzo tam Stawiński. Ciesielski. Okazja dla Kaliszon, uderzał. Aj, zablokowane najpierw uderzenie głową Dawida Kaniewskiego. Uderzenie Dominika Sobczaka ląduje w rękach Tobiasza Wojcieszaka. Kaliszanie w natarciu. Tak jak mówiłem, ta okazja dla Kalisji, po której to piłka uderzyła w słupek, pobudziła znacznie podopiecznych Grzegorza Dziubka, którzy w kolejnym rajdzie teraz zatrzymany Błażej Ciesielski, ale Kaliszanie sobie nie radzą jeszcze z defensywą w Stali Pleszew. Miejmy nadzieję, iż ten moment dobrej defensywy Stali Pleszew szybko się skończy, a Kaliszanie w końcu się przełamią, no a my zaczniemy oglądać bramki. Prawie 40 minut gry za nami. Stal Pleszew, Kalisja Kalisz, nadal 0-0. Na spotkanie nas nadal nie zachwyca. Tak jak mówiłem, na tym spotkaniu, a dokładnie na trybunach, pojawili się działacze zarówno miasta Pleszewa, miasta Kalisza oraz Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Oprócz wcześniej wspomnianego Andrzeja Mrodzińskiego jest również pan Wojciech Kwiatkowski, Lech Topolan, prezes Centry Ostrów, do której to puchar trafił w 2008 roku. Na przy piłce Kaliszania, dokładnie Łukasz Wiącek. Wiącek na prawą stronę. Tam jednak piłka zablokowana. Sobczak. Kolejne prostopadłe podanie w kierunku naszych napastników. Dawid Kaniewski. Niepotrzebnie wycofuje tę piłkę do tyłu. Mógł tam wcześniej grać do Macieja Stawińskiego. Nie dbała. Do tyłu, do Waldemara Kaźmierczaka. Kaźmierczak. Na prawą stronę Tywoniuk. Ciesielski. Tywoniuk. Coraz bliżej. Aj, niepotrzebnie. Sam próbował skończyć tą akcję Mateusz Tywoniuk, a my już się przenosimy na drugą połowę tego spotkania. Kaliszanie w białych strojach. Przed nami już druga połowa meczu, tak jak mówiłem przed sekundką. Nadal 0-0. Wiącek, Czech. Nie dbała na prawą stronę. No przepraszam, tutaj pomylili nam się osoby odpowiedzialne za montaż tego meczu. To jest cały czas pierwsza część spotkania. A przy piłce Kaliszanie, dokładniej Mateusz Tywoniuk. Stawiński. Obija piłkę od Konrada Chojnackiego. I aut dla Kalisji Kalisz. Proszę się zatem nie sugerować tym, co widzą Państwo przy wyniku w prawym górnym rogu ekranu. Jest to cały czas pierwsza część tego spotkania. Stal Pleszew remisuje z Kalisją oczywiście 0-0. Kaliszanie na biało, Pleszew, a nie na żółto. A widowisko jak nie porywało, tak nie porywa. Teraz brzydki faul Błażeja Ciesielskiego. I będzie chyba pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. Dyskutuje tam jeszcze Mariusz Niedbała. Ale tak jest, jest żółta kartka dla Błażeja Ciesielskiego i jest to pierwszy żółty kartonik w tym spotkaniu pokazanym przez pana Adama Pęcherza. No a grę z rzutu wolnego wznowią Pleszewianie, a konkretnie będzie to grający z numerem 5
Marcin Wandzel. No tutaj po raz kolejny nie zgodzę się z decyzją arbitra. Wcześniej brutalnie był faulowany właśnie Błażej Kisielski. Wtedy arbiter po kartkę nie sięgnął. Zatem moim zdaniem, jeżeli piłka ma być grą fair play, to albo tu żółta karteczka, albo po prostu nie każemy. Skoro zezwalamy na nieco ostrzejszą grę w stylu angielskim, no widocznie sędzia myśli inaczej, może chce też utemperować nieco zawodników, ale o tym za momencik Kaniewski. Niedokładnie w stronę Kaźmierczaka, teraz okazję na poprawienie podania kolegi miał Sobczak, jednak nie wykorzystał tego Kruchowski w pojedynku biegowym z Czechem. Jednak taliski defensor pokazał swoje doświadczenie i Ludwikowski do Kaniewskiego. Kaniewski, Czech.